Karykatura to taki sposób wykonania rysunku, gdzie będziemy starali się uwypuklić cechy charakterystyczne. Jeżeli coś jest długie, to wydłużymy, szerokie rozszerzymy, duże powiększymy, małe zmniejszymy, okrągłe zaokrąglimy i tak dalej. Pokażę Wam, jak to działa w przypadku, kiedy no i mamy... tutaj znajdziemy pozostałe elementy składowe. Także zwróćcie uwagę na samą różnicę pomiędzy tą a tą sylwetką. Jest tu kilka zasadniczych takich różnic, które już do wybudowy. Jeżeli zauważycie, że ktoś jest bardzo kościsty, ma mocno zaznaczone ścięgna, no to spróbujcie to jak najbardziej przedstawić, dodać do takiej propozycji. Zejdźmy niżej, nie będę chciał robić zbyt obwisłych spodni, żeby tutaj, która jest okrągła, która kanciasta. Starajcie się, kiedy chcecie już robić komiks, gdzie zakładacie, że będzie to rzeczywiście karykatura, unikać realizmu, tak? Zrezygnować z takiego patrzenia, gdzie ta postać jest bardzo statyczna, przewidywalna, nudna. Piszę i wychudzę, idąc w kierunku dłoni. Mamy zaznaczone ramiona, przejdźmy do klatki piersiowej i zobaczcie, wyznaczam rejon tej klatki piersiowej i tutaj też trzeba będzie trochę pozaokrąglać. Klata musi być wszak potężna, gigantyczna wręcz. Tutaj dzięki temu uzyskuje on tak spektakularny wygląd. Wezmę czarny cienkopis i zacznę teraz uwypuklać jeszcze większość tych części. Zobaczcie, co robię ze szczęką. Jeszcze mocniej ulega ona poszerzeniu. Tak, tutaj nos taki, jak miał być, które rzeczywiście przydałoby się uwypuklić i pokazać jako bardzo charakterystyczne. Zupełnie już staną się one odległe od rzeczywistości. Zestawiajcie ze sobą elementy obłe z kanciastymi, podłużne z szerokimi, rzeczywistości. Czasem może się od niej zupełnie oderwać, a jak daleko się oderwie, to już będzie zależało tylko od waszej wyobraźni.